Dzień dobry moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku z podróży kamperem po USA. Wyklarował mi się plan na dzisiaj i plan jest taki, że musimy uciec z Nevady, ponieważ dzisiaj w nocy mają być 42 stopnie, więc nie ma opcji, żebym ja to jakoś funkcjonował. Ale najpierw lecimy jeszcze zrobić małe zakupy. Nie jestem jakoś bardzo dumny ze swojego parkowania. Zauważyłem właśnie, że mam tendencję do trzymania się blisko prawej strony tym samochodem, ale spoko, nauczę się kiedyś. Ja nie wiem, czy to ze stresu, czy dlaczego, ale autentycznie zasnąłem dzisiaj o 6 rano i wczoraj mi się włączyła taka opcja, że ja tak na dobrą sprawę nie wiem nic o kempowaniu, nie wiem nic o mieszkaniu w samochodzie i tak dalej. Próbowałem coś na ostatni moment szukać w necie, ale w końcu stwierdziłem, że po prostu jeżeli będę miał paliwo, będę miał wodę i będę miał jedzenie do przeżycia na 1-2 dni, to powinienem dać radę i dopiero wtedy poszedłem spać. Wydaje mi się, że znalezienie ciepłych dresów w Nevadzie, której jest po 40 kilka stopni ostatnio, może być dosyć ciężkim wyzwaniem. Mój telefon postanowił powyłączać aplikację, bo się zaczął przegrzewać. Nie było nic ciekawego. GPS pokazuje, że do Lumpa mamy 8 minut na piechotę albo 13 minut samochodem, więc postaram się nie zachować jak typowy Amerykanin i idziemy z buta. Jest i Lumpex, jak widzicie właśnie ktoś tutaj wyrzuca jakieś rzeczy do oddania. Jezu, jakie hardkorowe rozmiary, 2XL. No i wygląda na to, że znalazłem swoje zapierdziane dresy po jakimś Johnie z Nevady. 6 dolarków, delikatnie za duże, one mają być w sumie do spania i do siedzenia przy ognisku, więc wydaje mi się, że spoko. W ogóle to zobaczcie te 4XL. Dobra, teraz tylko szybkie zakupy jedzeniowe i ciśniemy dalej. Na szczęście wszystko jest obok siebie, bo sklep z żarciem jest tam. To mnie od dawna ogląda, ten wie, że ja kompletnie nie potrafię gotować, więc będę kupował po prostu przypadkowe rzeczy, a potem postaram się coś z nich zrobić. Na przykład kupię tortillę. Jakby Meksykanie zobaczyli, po ile się sprzedaje tortillę w Stanach, to by zawału dostali. To też się może przydać. 89 centów za galon. Trochę lipa, że nie wiem jak bardzo ta lodówka chłodzi, więc nie wiem na ile sobie mogę pozwolić z żarciem, żeby ją opakować, bo jak się okaże, że kiepsko, to mi się to zaraz zepsuje, ale to szybko zjem. Bekon, bekon, bekon. Ja wiem, że to wszystko nie ma za dużo wspólnego z prawdziwym jedzeniem mięsem, ale musimy jakoś przeżyć ten miesiąc. Ser też by się przydał. Ze smażeniem jajek chyba powinienem sobie dać radę. Płyn do mycia naczyń. I niestety nie sprawdziłem, czy w kamperze są jakieś gąbki, więc na wszelki wypadek wezmę te. Jakieś awaryjne zupki chińskie też by się przydały. Masło orzechowe też zawsze na propsie. Też się przyda. Albo jestem ślepy, albo nie mogę znaleźć najzwyklejszej czystej owsianki. Weźmiemy to, bo jadłem to w Meksyku i było spoko. No dobra, na razie to chyba wszystko, bo już trochę późno się zrobiło. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale staram się nie komentować ten. 50 dolarów wszystko wyszło. Plus posiadania takiego campervana jest taki, że jak zapomnę, gdzie zaparkowałem, to szybko go znajdę. 46 stopni, moi drodzy. Ciekawe, czy ta lodówka w ogóle działa. No, jest chłodnawo. Ja wiem, że was jeszcze nie oprowadziłem po tym kamperze, ale obiecuję, zrobię to później. Teraz po prostu jest trochę mało czasu. Muszę te wszystkie rzeczy tutaj mniej więcej pochować, żeby mi się to nie walało w trakcie jazdy i potem jak będzie trochę spokojniej, już sobie ustalę, gdzie chcę co trzymać, to wam wszystko pokażę. Moim oryginalnym planem było wyjechanie z Vegas około godziny 13, maksymalnie 14 dzisiaj. Jest już po 16, a ja jeszcze chcę w dwa miejsca podjechać, więc coś czuję, że dzisiaj będziemy w nocy jechać do tego Utah. Ale musimy, bo po prostu ja nie widzę możliwości, żeby spać w 41-42 stopniach w nocy w tym kamperze. Bo to po prostu będzie jakaś masakra. Musimy uciekać gdzieś, gdzie będzie chłodniej. Lecimy dalej. A tak w ogóle to tutaj na University of Las Vegas wykłada jeden Polak, którego poznałem w 2015 roku, ale niestety nie udało mi się z nim skontaktować tym razem, a szkoda, bo myślałem, że sobie pogadamy trochę. Jeśli jakimś cudem to oglądasz, to pozdro Grzegorzu. Znowu mi się wyłączyła nawigacja, bo mi się telefon przegrzał, ale ja nie mam go gdzie tutaj zamocować, to jest najgorsze. Cholera jasna. Nawet się zmieściłem. Dobrze, że jeszcze jako tako mam tą orientację przestrzenną w Las Vegas, bo mój telefon po prostu stwierdził, że on już żadnej aplikacji nie może włączyć i nie ma opcji, żeby włączył mi mapę. Chciałem sobie zrobić przed wyjazdem fotkę pod znakiem Las Vegas, ale pomimo tego, że jest kompletny, masakryczny i ogromny upał, to jest tłum ludzi, więc odpuszczamy sobie, bo naprawdę nie chcę jeździć tak bardzo, bardzo późno po nocy tam gdzieś po jakichś lasach w Utah.
No ale jak pojechać w kolejne miejsce, to już nie mam zielonego pojęcia, więc musimy czekać, aż się telefon odgrzeje. No i w tym momencie bardzo by mi się przydała taka fizyczna, prawdziwa, papierowa mapa. Bo dopóki ten telefon się nie ogarnie, to ja stoję i nie wiem, gdzie ja mam jechać kompletnie. Aha! Okazuje się, że Zatoka Hoovera była otwarta tylko do 17, a jest właśnie 17.02. Czyli wygląda na to, że będę musiał jeszcze wrócić do tego pieprzonego Las Vegas kiedyś. Dobra, jedziemy coś zjeść, bo jeszcze nic dzisiaj nie jadłem i ciśniemy do Utah. Muszę naprawdę uważać z jazdą tym kolosem, dlatego że już teraz na autostradzie miałem dwie takie sytuacje, że troszeczkę przekroczyłem prędkość i połapałem się, że troszeczkę dziwnie się nim steruję, że też się tak wyrażę. I faktycznie jak wiał wiatr, to też było tak, że czułem, że mnie lewa prawa buja. No to jest dosyć wysoki samochód, to jest pusta buda, lekka, no muszę o tym pamiętać. Słuchajcie, chciałem iść do Taco Bell, ale pomyślałem, że pójdziemy do Panda Express. Czyli takiej bardzo zamerykanizowanej wersji azjatyckiej kuchni, bo jeszcze mnie tam nie było z wami na vlogu. Teraz będziemy wybierali, co chcemy. Hey, I'm good, how are you? I would like to have a bigger plate, please. Yes, show me, please. I'm not sure yet, just give me a sec. I tutaj sobie wybieracie resztę. No, I'm good, thank you. Trochę mi odwaliło od tego dobrobytu i wziąłem sobie jeszcze doktora Peppera. Wziąłem największy talerz z kurczakiem, wołowiną i tutaj jeszcze jakimś jednym rodzajem kurczaka. Jak widzicie, wszystko pakują na wynos, a tak w ogóle to nikt tutaj nie. Jestem jedną osobą, która siedzi przy stoliku. No i dostałem jeszcze dwa ciasteczka z wróżbą. Generalnie to jedzenie nie ma za dużo wspólnego z prawdziwą kuchnią azjatycką. To wszystko jest w ogóle mega słodkie. Ten kurczak, ta wołowina, nawet ten chaomin jest taki słodkawy. Co ja w ogóle tutaj jeszcze wziąłem? A, wiem, kurczaka teriyaki. Smakuje dokładnie tak samo, jak pamiętam, że smakowało. No, ostatnie dni były takie dosyć mocno intensywne i nie mam za dużo czasu, żeby zaglądać w statystyki YouTube'a i chciałem wam powiedzieć, że jestem w lekkim szoku, bo nawet takie moje, wiecie, największe clickbaity łapały z reguły tak około, nie wiem, 30, może 40 tysięcy wyświetleń w pierwszą dobę. Natomiast dwa filmy z USA, numer 1 w 17 godzin osiągnął 57 tysięcy wyświetleń i teraz vlog numer 2, który to nie są clickbaity, po prostu chodzę, pokazuję, jak wygląda sytuacja i tak dalej, ma już 98 tysięcy wyświetleń. A to oznacza, że stuknie mu stuwa, zanim mu stuknie pierwsza doba pobytu na YouTubie. Jestem w ciężkim szoku, dlatego że jak tutaj leciałem, to dużo osób mi pisało: o, nikt nie będzie oglądał tego USA, to gówno i tak dalej, po cholerę tam lecisz. I faktycznie pomyślałem sobie, że ja to robię dla siebie, dlatego że ja dla siebie potrzebuję zrobić tą podróż, chcę wrócić do tego Prim, chcę zrobić tym kamperem i tak dalej. A jak się będzie oglądało, to się będzie oglądało. Jak na razie dwa pierwsze odcinki naprawdę mocno wystrzeliły. To też dlatego, że tam jest drama, tak? Ja tutaj, ktoś mnie okrada, zatrzymują mnie, tutaj macie jakichś bezdomnych i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw, czy odcinki z jazdy kamperem i jazdy po parkach narodowych będą się tak samo oglądały. Musimy lecieć, dlatego że jest już godzina 18, a my mamy przed sobą jakieś 3,5 godziny jazdy. A dokładniej to 3 godziny i 1 minutę do przejechania. Mamy 314 km. Tutaj będziemy przejeżdżali przez Nevadę, tutaj przez malutki fragment Arizony, a później już do lasu w Utah. W ogóle to oryginalnie moim pomysłem było zostać trochę dłużej w Nevadzie, zobaczyć chociażby Valley of Fire, ale jeżeli w ciągu dnia macie po 45 stopni, w nocy temperatura spada dosłownie o 4 stopnie, to jest nie, to nie są warunki, w których się tutaj da normalnie funkcjonować, jeszcze wiecie, w metalowej puszce. A z tego co widziałem, to tam w Utah temperatury wieczorami spadają do tych 15 stopni, więc wydaje mi się, że to będzie zdecydowanie lepsze niż spanie w 40. Pomijam już fakt, że ja naprawdę jestem troszeczkę taki podekscytowany / zestresowany tym całym wyjazdem, tą częścią, w której będę sam, bo niedługo dołączają do mnie znajomi, a to dlatego, że jeżeli na przykład nie oglądacie mnie za często i nie wiecie, jak wygląda sytuacja, to ja jestem naprawdę kompletnym nowicjuszem, jeśli chodzi o wszystkie jakieś kempingi, namioty,
namiotowanie i tak dalej, dlatego też pomysł tego, że sam będę się gdzieś tam przemieszczał po Stanach Zjednoczonych i będę chciał spać w samochodzie mniej lub bardziej na dziko, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie, czy to będzie takie dzikie, czy może jakiś tani kemping samochodowy, wiecie, ja się na tym naprawdę kompletnie nie znam, jeśli chodzi o survival, to jedyne czego doświadczyłem w swoim życiu, to z Michałem Paterem kilka razy gdzieś tam w góry pojechałem i sobie gdzieś tam nocowaliśmy na dziko, ale to zawsze było z kimś, a teraz jestem, wiecie, sam jak palec, no ale myślę, że dam radę, mam duże zaplecze i chyba przeżyję. Wyłączam ten aparat, bo to jest duży aparat, który wstaje na desce rozdzielcze, bo jak teraz wyjadę na główną ulicę, to on pewnie gdzieś zaraz spadnie. Więc zapraszam na timelapse z GoPro. Podejrzewam, że jeszcze za mojego życia standardem będzie to, że będzie się wsiadało do samochodu, kazało mu gdzieś jechać i po prostu będzie się siadało i nie wiem, czytało sobie książkę, słuchało muzyki albo szło się spać. W sensie, okej, Tesla już ładne kilka lat temu przejechała z wschodniego wybrzeża na zachodnie, ale wiadomo, to są Stany. No, tu jest taka sytuacja, że ja jadę już 40 minut, autentycznie jak wrzuciłem ten tempomat na 75 mil na godzinę, to jedyne, czego ja muszę pilnować, to tego, żeby nie wypaść z prostej trasy. Czasami gdzieś tam troszeczkę przykontruję sobie wiatr, no bo będzie mną gdzieś tam rzucało lewo-prawo, ale przecież jak ja miałbym jakiś samochód z tym asystentem pilnowania pasa czy coś takiego, który automatycznie by, wiecie, wracał na swój pas, to ja bym nawet nie musiał tej kierownicy trzymać. To jest niesamowite. Ja wiem, że jak gdyby patrząc z europejskiej perspektywy, to ciężko sobie to wyobrazić, że można po prostu ustawić sobie tempomat, nawet nie używać nóg i po prostu starać się jechać w miarę prosto przez czasami nawet i po 2-3 godziny bez potrzeby hamowania. No ale w Stanach tak to wygląda. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy to właśnie Tesla i Elon Musk będzie pierwszym, który zrobi taki w pełni autonomiczny samochód, który będzie mógł się poruszać z punktu A do punktu B i faktycznie nie trzeba będzie go w żaden sposób pilnować, czy może ktoś inny ich wyprzedzi. Kolejna sprawa jest taka, że ja nie wiem, czy to jest normalne, ale jest raptem godzina 19 z hakiem, a ja po prostu jak ruszam w taką trasę, gdzie się nic nie dzieje, to ja po prostu z automatu mi się oczy przymykają, można powiedzieć. Muszę się autentycznie pilnować, żeby skupiać się na tej drodze. Mi się wydaje, że to się nazywa chyba hipnoza drogowa, czy coś takiego, że ludzie czasami potrafią przejechać kilkadziesiąt kilometrów, kilkaset może nawet i po prostu są tak zahipnotyzowani tą trasą, że nie pamiętają w ogóle, gdzie jechali. No zobaczcie teraz, tutaj sobie przejeżdżamy przez jakiś rezerwat Indian. Po prawej mamy jakieś skałki, robi się już trochę ciemno, więc nie ma żadnych ciekawych widoków. Normalnie leci muzyka, ale wiadomo, teraz wyłączyłem, no bo dla was nagrywam. Tutaj zaraz mamy jakiś delikatny łuczek, przed nami jadą trzy samochody. I te samochody jadą przede mną non-stop. Czasami mi się zdarza tylko jakąś tam ciężarówkę wyminąć. No to jest ciekawe w sumie. I mniej więcej na tym się kończą moje obowiązki. Trochę gorzej będzie wieczorem, no bo wiadomo, że tutaj wieczorem trzeba się bać tego, że nie będzie widać jakichś tam saren, jakichś kojotów czy innych koni i to może wyskoczyć, to trzeba się bardziej skupić. Poza tym ja ze swoim astygmatyzmem generalnie nie lubię za bardzo jeździć wieczorem, dlatego jestem troszeczkę niezadowolony, że do takiej sytuacji dzisiaj doprowadziłem, no ale z drugiej strony nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że tak szybko mi się uda spakować i wybrać tym kamperem. Czy to jest logiczne, że trzeba zrobić jakieś zakupy, trzeba przemyśleć, co tu jeszcze trzeba dokupić i tak dalej, no. Ale generalnie to teraz, w tym momencie nawet widoków jakichś bardzo ładnych nie ma, bo tak jak jechałem do tej Doliny Śmierci, to przynajmniej wiecie, słoneczko świeciło, to też coś działo, jakieś tam prostytutki w strefie 51 i tak dalej, a tutaj co? Ograniczenie do 75 mil na godzinę, każdy jedzie tam mniej więcej 70-80 mil na godzinę i tak sobie jedziemy. Zbliżam się teraz do tego gościa przed nami, kliknę sobie dwa razy zaraz w tempomat, żeby mi zmieniło 2 mile w dół i już go nie będę doganiał. Naprawdę fajnie będzie, jak kiedyś się doczekamy takich w pełni autonomicznych samochodów. Dobra, jadę dalej, co ja wam tutaj będę jakieś smuty gadał, no. Pokażę wam wieczorkiem troszeczkę tego vana. Jutro postaram się rozpakować i mniej więcej jakoś zaplanować tak, jak ja chcę, żeby to wszystko wyglądało. Nie wiem, czy wy widzicie to na filmie, pewnie nie, ale ja naprawdę muszę za chwilę kontrować troszeczkę, bo lewa, prawa czuję, jak mi tym samochodem
rzuca ten wiatr cały. No dobra, wow, zaszalejemy, wyprzedzimy gościa. Dobra, Miśki, pogadamy później. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca nam się tutaj szykuje. A my jedziemy sobie teraz w Arizonie. Na początku, jak tylko była granica stanu, to pojawiły się jakieś kaniony i tak dalej. Była zmiana krajobrazu, ale teraz wszystko wróciło mniej więcej do normy. Mam timelapse'a ustawionego na razy 30, więc nie wiem, czy dużo tego zobaczyliście, ale jak tylko wyłączyłem aparat po tym, co nagrałem przed chwilą, to pojawiły się po prostu takie gigantyczne górskie serpentyny w jakimś kanionie. Naprawdę przepiękne, przepiękne widoki. Więc no, witamy w Arizonie, chociaż wydaje mi się, że zaraz będziemy się żegnali z Arizoną i jedziemy już do Utah. Welcome to Utah. Jesteśmy w nowym stanie. To już trzeci stan, moi drodzy, w którym dzisiaj jesteśmy. Ja wiem, że dla wielu z Was to jest pewnie norma, ale ja naprawdę rzadko jeżdżę samochodem, więc to, że można sterować w ogóle głosowo telefonem, jest dla mnie mega zajawką. Ok, Google, show me gas stations on my route. Ale to jest niesamowite, co? Swoją drogą, pro tip życia, jak nie wiecie, z której strony macie wlew paliwa, to ta strzałka Wam pokazuje, z której strony macie wlew paliwa. Nie dziękujcie. Dobra, autentycznie muszę iść odczaić, co ja mam tutaj tankować, bo nie jestem w sumie pewny. Czekaj, czy tutaj będzie napisane 86, 87 tylko. Ciekawe jest to, że w USA Google Maps pokazuje ceny benzyny na różnych stacjach. Kurde, ale jaja, no w Nevadzie normalnie było 86,87, a tutaj na trzeciej stacji benzynowej jest 88,85. To, co mnie irytuje w USA, to jest właśnie cały proces tankowania, bo jest on zgoła odmienny od tego, jaki my znamy z Europy. Zaraz Wam pokażę. Zobaczymy, czy mi zaakceptuje kartę przede wszystkim. Tak właśnie myślałem. I teraz musimy iść do pracownika stacji, poprosić go, żeby nam jedynkę otworzył na przykład na $100, zapłacić mu $100 i na przykład, jeżeli się okaże, że wejdzie mi tylko benzynę za $45, no to za kilka dni te pozostałe $55 z mojej karty wróci mi na konto. Ale jest to strasznie irytujące, że trzeba się z tym tak wszystkim pieprzyć. I don't know, let's say 100, because I don't know how much I need, because okay. I don't know what's the tank size, to be honest. It goes back on your card anyway. Yeah, I know. Będziemy tankowali 88, bo jak ma być 86 albo 87, to chyba wolę wsadzić więcej oktanów niż mniej. Zobaczymy, ile benzyny wyjeździliśmy. Blokadka. Zobaczcie, reklamy lecą. No powiem Wam, że ładnie idzie. Już $60, a ja przecież mam tego vana od wczoraj. No ale też z drugiej strony dużo jeździliśmy. Czy to się kiedyś zatrzyma? Wygląda na to, że ta stuwa, którą... O! $92.75. $92.75 wyjeżdżone w półtora dnia. Zachciało mi się spełnić marzenia, co? Myśleliście, że Was zostawiłem? Spokojnie, nie pozbędziecie się mnie tak łatwo. Mamy pełny bak w tym momencie, paliwka na 458 mil. Do tego jeziorka, które sobie bzdurałem, że fajnie byłoby tam zostać na noc, jest jakieś 48 km, 41 minut jazdy. Podejrzewam, że to jest gdzieś w górach. No i co, no chyba ciśniemy, no bo nie mam wyboru. Jest 22:20. Powoli dojeżdżamy. Jeszcze 3 minuty. Ja sobie zaznaczyłem na GPS jakiś taki kemping, chyba płatny,
Mam nadzieję, że uda się znaleźć coś bezpłatnego w okolicy, gdzieś na dziko zaparkować, ale nie wiem, no jak nic nie znajdę, to najwyżej, nie wiem, zobaczymy, ile to będzie kosztowało, bo kurde, jest już 11, jestem trochę zmęczony. Sarna mi wyskoczyła, miałem takie dosyć mocne hamowanie. Oprócz tego widziałem dosyć sporo zwierząt, niestety po lewej i po prawej porozjeżdżanych. I kurde, wiecie co, taka jazda po górach w nocy samochodem, nie wiem, to nie jest chyba najlepszy pomysł generalnie, w szczególności jak nie ma żadnego samochodu przed tobą, bo wtedy to jest wygodnie, widzisz, czy on tam za mocno wziął jakiś zakręt, czy musi przyhamować, czy nie, a tak to ja się przejechałem już kilka razy i miałem tak, że troszeczkę mi się ciepło zrobiło ze dwa razy na jakimś zakręcie. No dobra, wychodzi na to, że jestem na miejscu, ale nie wiem, jak to się ma teraz odbywać, jakiekolwiek moje nocowanie tutaj, może tutaj będzie coś napisane. Surf Service Space Station, czyli co, samemu się... Co? $21 i mam sobie zająć jakąś strefę kempingową i wrócić tutaj z kopertą podpisaną, zapłacić i tak dalej. Nie mam koperty, ale dobra, przejedźmy się po tej strefie kempingowej i zobaczmy, o co chodzi. Wiecie, jaka jest największa zaleta i najważniejsza różnica pomiędzy spaniem w namiocie i jeżdżeniem zwykłym samochodem, a spaniem w kamperze? Niedźwiedzie. Podbiła do mnie przed chwilą jakaś taka naprawdę bardzo mocno porobiona Amerykanka, ładna dziewczyna w moim wieku mniej więcej, i zaproponowała, że jak chcę, to mogę spać z nimi, ale jej facet ewidentnie miał jakiś problem z tym i od razu ją zabrał na bok. Śmieszna sytuacja. Dobra, nie wiem, co zrobić. Mam jakąś taką aplikację, która niby ma mi pokazać darmowe kempingi. Zobaczę, czy jest coś w okolicy, a jak nie, no to po prostu zapłacimy te 20 kilka dolarów i zostaniemy tu na noc, bo no jest, kurde, środek nocy już. Chociaż tak generalnie, to może się okazać, że ja nie będę miał gdzie spać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Każde miejsce jest zajęte. O cholera. No, może zaraz być niespodzianka. Jako, że jesteśmy w USA, to postanowiłem zadziałać w myśl zasady, której właśnie w tym kraju zostałem nauczony, jak pracowałem w Vail, czyli it's easier to ask for forgiveness than to ask for permission. Łatwiej jest prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, dlatego też postanowiłem zaparkować na tym parkingu i najwyżej jutro się będę tłumaczył komuś. Nie mam pojęcia komu, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Nie było ani jednego miejsca wolnego, były jedne czy dwa puste, albo napisałem, że są zarezerwowane, więc tym bardziej nie chciałem się wpieprzać. Słuchajcie, tak właśnie wygląda mój kamper. Jak widzicie, jeszcze nie za bardzo ogarnąłem, co gdzie ma leżeć, ale zrobię wam taki bardzo szybki tour. Tutaj właśnie sobie zasłaniam zasłonki, żeby się nie rzucać w oczy, że mamy tutaj dużo światła. Pyk. Otworzymy sobie okna, żeby było troszeczkę przewiewu. Trochę mi się to nie podoba, lodówka nie wydaje żadnych dźwięków i tu jest niestety ciepło. Cholera jasna, wydaje mi się, że coś jest nie tak. Ona jest niby włączona, ale właśnie wczoraj wieczorem też mi się wydawało, że w ciągu dnia było zimno, a wieczorem ona przestała działać. Nie, ona nie działa w tym momencie. Nie ma opcji, nawet widać, że się tutaj porozpuszczała. Kurde, żeby mi się to żarcie nie zepsuło. No to jest mały fuck up, bo wychodzi na to, że akumulator jest padnięty. Sprawdziłem bezpieczniki, wygląda na to, że wszystko jest ok, bo myślałem, że może jest tam od tego kompresora, tej lodówki czy czegokolwiek innego jakiś osobny bezpiecznik, ale wygląda na to, że nie. Spróbuję ogarnąć, jak to łóżko się rozkłada, bo jeszcze w sumie tego nie robiłem. Tak przekazaczyłem, że o, pokażę wam, jak to się robi. Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to się robi. Podejrzewam, że te znalezione przeze mnie deseczki idą tutaj gdzieś. Oczywiście typ się mnie pytał, czy ja sobie dam radę i tak dalej, czy mam mi zrobić instruktaż. I mówię, nie, spoko, przecież dam radę. Ale wygląda na to, że to jest chyba to. I teraz tutaj pewnie idzie stół. Zmieści się, czy nie? Idealnie. No dobra, czyli teraz pyk. I jeszcze ostatnie. No i zobaczcie, mamy pełnoprawne łóżko. Tutaj dostałem też jakąś pościel, idealnie, są też poduszki, jak byłoby mi zimno, to mamy też śpiwory, bo tu jest drugie łóżko jak coś, ale to wam jutro chyba pokażę wszystko już przy świetle dziennym. No dobra, moi drodzy, łóżko pościelone. Słuchajcie, no ja idę spać, jest już po północy i kurde, no podejrzewam, że zaraz po wschodzie słońca ktoś mnie tutaj może obudzić i mi, kulturalnie mówiąc, kazać się ewakuować stąd, dlatego też muszę złapać tyle snu, ile mogę. Pomijam już fakt, że muszę powyłączać to, bo to wszystko pewnie ciągnie z tego panela solarnego, a wygląda na to, że po prostu jest padnięty akumulator. Tak wnioskuję po tym, co widzę. No, jeżeli rano to wszystko będzie działało, no to będzie jasne, że po prostu akumulator nie jest w stanie wytrzymać za długo lodówki. To
tyle. Zdarzały się czasami jakieś fuck-upy, zobaczymy jak do tego podejdzie ta firma, bo to, że ja z nimi współpracuję, to wcale nie znaczy, że muszę o nich opowiadać w samych superlatywach. Popsuła się lodówka czy akumulator, to wam o tym mówię. Postaram się jutro z nimi skontaktować, jak złapię jakiś zasięg internetowy i no i co, i zobaczymy, co oni wymyślą. Mam nadzieję, że uda mi się zasnąć, bo ja z reguły się kładę tak druga, trzecia, czwarta, a jest świeżo po północy, no ale zobaczymy. Widzimy się jutro. To był właśnie pierwszy dzień kempowania, kamperwanowania z Keszem. Jakim cudem te wszystkie muszki się tutaj dostały, powiedzcie mi. Na razie, trzymajcie się, cześć.